Jo, cześć, siemanko, widzę, w tym odcinku powiem wam o 6 darmowych rzeczach, które możemy zdobyć w Fortnite. Ale zanim to nastąpi, też zachęcam was do subskrybowania tego kanału, jeżeli tego nie robicie, no bo nie przegapicie kolejnych odcinków na tym kanale i pomożecie mi wbić 8000 słów do końca kwietnia. Również zostawcie łapę w górę pod odcinkiem. Słyszałem, że jest nowa animacja, także polecam sprawdzić. Tymczasem zapraszam was do oglądania. No i jeżeli chodzi o te darmowe przedmioty, no to jest to akcja, która była już rok temu albo 2 lata temu, dokładnie nie pamiętam. I jest to akcja związana z komiksami. Jak wiecie, Fortnite razem z Marvelem wypuszczyłem nowe komiksy, które mają nazwę Zero War. No i gracze będą mieli znowu szansę na zdobycie przedmiotów kosmetycznych, no bez ich kupowania bezpośrednio w grze. Ale żeby je zdobyć, będzie trzeba kupić komiks. No i w sumie jest 6 nagród, tym jest specjalny skin. Niestety jeszcze nie wiadomo, co to za przedmioty będą właśnie do zdobycia. Natomiast Fortnite razem z Marvelem pokazali 2 okładki tych komiksów. Ogólnie tych komiksów jest 5 części. Pierwsza z okładek wygląda w sposób następujący. Widzimy tutaj Fundament i Ironmana. Natomiast na okładce numer 2 widzimy Thora, pana naukowca, no i prawdopodobnie jest to Tony Storm. I z każdej części takiego komiksu będziemy dostawali jeden kod. No i po zrealizowaniu 5 kodów również dostaniemy właśnie bonusowego skina. A ogólnie nagrody prezentują się tak. Za komiks numer 1 dostajemy skina, za komiks numer 2 dostajemy malowanie, za komiks numer 3 dostajemy zbierak, za komiks numer 4 otrzymujemy spray, czyli graffiti. No i za komiks numer 5 otrzymujemy ekran wczytywania. Jeżeli chodzi też o te wyjścia tych komiksów, no to pierwszy komiks ma premierę 8 czerwca, drugi ma premierę 13 lipca, następny 17 sierpnia, kolejny 31 sierpnia, no i ostatni 28 września 2022 roku. Jeżeli natomiast chcielibyście właśnie zakupić sobie te komiksy, to możecie to zrobić poprzez stronę atomcomics.pl. Jak widzicie, w tym momencie tutaj właśnie wyświetla nam się ten komiks. No i jeden kosztuje około 23 zł, także jeżeli chcecie zdobyć te 6 nagród, no to łącznie na komiksy będziecie musieli wydać ponad 100. Więc czy jest warto? Jedynie kto to może stwierdzić, to wy. A ja już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć.